Między Kalwą a Tropami, na wysokości miejscowości 9 Włók w gminie Stary Targ, zauważyliśmy dziś zdewastowany przystanek. Wyglądał tak, jakby samochód osobowy wbił się w niego i ściął go. Przystanek, o którym mowa, znajduje się tuż za łukiem drogi. Jego drewniane elementy zostały całkowicie wybite. Jest to miejsce potencjalnie niebezpieczne. Dodatkowo, gdy weźmie się pod uwagę zimową, śliską nawierzchnię, o wypadek nie trudno. Dlatego apelujemy do kierowców, by w tym miejscu i podobnych, gdzie nagle za zakrętem może nas zaskoczyć usytuowanie wiaty, aby zachować szczególną ostrożność. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało, ale sztumska policja zajęła się sprawą. Poinformowani o zniszczeniu przystanku autobusowego w miejscowości 9 Włók. W chwili obecnej policjanci ze Starego Targu prowadzą postępowanie w tej sprawie, żeby wyjaśnić, jak do tego doszło i kto po prostu zniszczył ten przystanek. Czy to miejsce jest jakieś, ten przystanek jest w takim miejscu, że on stanowi zagrożenie? Nie mieliśmy takich sygnałów od mieszkańców, zwłaszcza, że jest to miejsce zagrożone w jakikolwiek sposób. On jest wykonany na uboczu, więc nie zagraża innym pieszym czy użytkownikom tego przystanku. Na chwilę obecną ustalamy, kto mógł dokonać tego zniszczenia. Na chwilę obecną nie jest nam znana marka samochodu.